Witam Was bardzo serdecznie 10 czerwca, dzisiaj piątek 10 tygodnia zwykłego. Rozważamy wspólnie i modlimy się Ewangelią. Według Świętego Mateusza rozdział 5, wersety od 27 do 32. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż. A ja wam powiadam: każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa Twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy, a ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wyjątkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, Dopuszcza się cudzołóstwa. Oto słowo pańskie. Jezu, który przez tę mowę wyjaśniasz, jak należy wypełniać prawo, bądź uwielbiony Jezu. Panie, który dajesz wymagania nowego prawa w dziedzinie czystości, bądź uwielbiony Jezu. W tym, że Ty przypominasz, prawo starego testamentu między innymi przykazanie nie cudzołóż i wyjaśniasz jak należy je y, wypełniać bądź uwielbiony Jezu w tym że pokazujesz że lepiej jeżeli poniesiemy szkodę w jakimś jednym zakresie aniżeli byśmy mieli być później ponieść konsekwencje y, całych naszych złych czynów i być Potępionym, pójść do piekła, bądź uwielbiony Jezu. W tym, że stawiasz wymagania, bo nas kochasz, bądź uwielbiony Jezu. W tym, że Ty przez te wymagania pokazujesz, że walczysz o nas i chcesz, żebyśmy weszli w nową jakość życia, bądź uwielbiony Jezu. Oczywiście zapraszam Was do tego, by w taki sposób też uwielbiać Boga na bazie Pisma Świętego. Bo to jest jedno z takich pięknych uwielbień, że posiłkujemy się Słowem Bożym, a nie tylko tym, co leży nam w sercu. Ale idźmy do tego dzisiejszego rozważania i takiego ukierunkowania na y, modlitwę osobistą, do której Was po tym filmiku zapraszam. Dotyka mnie oczywiście słowo lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Jest to przykład ta perykopa, to przykład, abyśmy oczywiście niedosłownie odbierali przekaz Jezusa. Nie chodzi o to, abyśmy odcinali sobie rękę, nogę i stawali się kalekami, ale chodzi o to, ta hiperbola jest takim pokazaniem, że naprawdę Panu Bogu na nas zależy. I musi nam dosadnie powiedzieć, o co chodzi, żebyśmy w końcu do nas to dotarło. I ja to rozumiem w ten sposób, że jeżeli mam ochotę zrobić coś, co nie przynosi mi ostatecznie korzyści, jest na przykład przyjemnością na chwilę, to reflektuję, myślę sobie, okej, okay, nie przyniesie to dobrych konsekwencji, więc ucinam, odcinam okazję do grzechu. Je, już w zalążku. I wtedy najczęściej jestem y, zwycięzcą. Y, to jest jedna nauka z tej dzisiejszej Ewangelii. Druga nauka polega, y, brzmi w ten sposób, że trzeba... Wymagania Jezusa są ostre, ale wymagania Jezusa pokazują właśnie to, co, w czym modli, o czym modliliśmy się. O co się modliliśmy się. Że... że Jezus zaprasza nas do nowej jakości. Nie wystarczy powiedzieć sobie y, zachowuję prawo od, do i koniec, wystarczy. A Jezus mówi ja chcę, że, żebyście jak kroczycie za mną, to szli jeszcze dalej na plus. Czyli nie wystarczy powiedzieć sobie właśnie nie cud założyłem, nie zabiłem, nie ukradłem, jestem fair, jestem ok, jestem w porządku. E, a Jezus mówi czyżby, a zobacz, spojrzałeś porządliwie yy, pojawiła się w tobie chęć zazdrości pielęgnowałeś to uczucie zrobiłeś z tym uczuciem coś więcej aniżeli ono się tylko pojawiło i zniknęło to już jest yy, coś yy, co może cię doprowadzić do większego zła i jeżeli się od tego nie odetniesz jeżeli nie przetniesz tego właśnie w zalążku czy w pierwszej fazie to może dojść do jakiejś tragedii. Jezus się o nas troszczy i ta Ewangelia dzisiejsza jest ukazaniem Bożej miłości do nas. To nie jest tak, że Bóg, kiedy mówi nie rób, to chce nas ograniczyć, ogranicza naszą wolność. On pokazuje nam nową jakość tej wolności. To nie jest robienie, co nam się podoba, że w nie, ale po prostu idę za Bogiem. Bóg jest moim Panem i w konsekwencji robię tak, jak On. Prosi mnie, żebym wykonywał no właśnie przykazania, bo naprawdę warto mu zaufać yy, i będę naprawdę lepiej żył w ten sposób. A więc przykazania i wymagania Jezusa, też wypełnienie tego prawa, ukazanie tej nowej jakości przykazań nie wynika z tego, że Bóg nas chce ograniczyć, ale On się o nas troszczy i nas kocha. I chce, i mówi w ten sposób, chce dla ciebie dobra. Tak jak rodzic mówi, nie dotykaj, bo się poparzysz. Bóg mówi, yy, uważaj, nie dotykaj, odetnij się od tego, yy, od tej pokusy, zanim ona yy, jest, póki ona jest w zalążku, póki się nie nasiliła. I jeszcze może jedna myśl dotycząca. Yy, Dotycząca, dotycząca tego, że Jezus nie zmienia prawa. Jezus wypełnia. Yy, pokazuje też, że yy, jak należy rozumieć to w Nowym Przymierzu. Jezus yy, pokazuje, że no zobacz, jest wiele takich fragmentów w Piśmie Świętym, gdzie Jezus mówi no właśnie nie tylko nie zabijaj, ale kochaj swoich, nie, kochaj swoich przyjaciół, czy miłcie nie waszych nieprzyjaciół również. I y, kiedy Jezus mówi, że kto porządliwie patrzy na kobiety już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. To też pokazuje, że y, ta kwestia szóstego czy dziewiątego przykazania to nie jest tylko kwestia tego, że jakichś grubych spraw, ale to jest też kwestia tych mniejszych, które często są jakoś niezauważalne. Wydaje nam się, że a to nic. Mogę sobie jeszcze na to pozwolić. A Jezus mówi, nie. Święty Paweł powie to też w inny sposób, że yy, unikajcie wszystkiego, choć ma, choć, choćby, ma, choćby miało pozór zła. Nie wchodźcie w to. I wiele jest takich sytuacji, właśnie przesuwania granic w naszym życiu, w życiu chrześcijańskim, także współcześnie to widać bardzo mocno, że pozwolę sobie na przykład na. Jakiś pogański zwyczaj. Przykład: zawieszę sobie w domu jakiś element, który jest znakiem niechrześcijańskim, a unikanie, właśnie choćby pozoru zła, polega na tym, że nie godzę się na to, aby to było w moim domu, wisiało to w moim domu, dlatego że jestem chrześcijaninem, jestem spod znaku Chrystusa. I moim znakiem jest krzyż, święty obraz, yy, znak ryby, cokolwiek innego, a nie to jakieś pogańskie zwyczaje. Yy. I właśnie Jezus pokazuje nam, kochasz? Więc pokaż mi na wszelki sposób, że to właśnie jest w Twoim sercu, ta miłość do mnie. Jestem Bogiem zazdrosnym, walczę o Ciebie. Dzisiaj chciałbym was zostawić z takim fragmentem yy, z tej Ewangelii. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Nie bójmy się Boga. Bóg jest kochający. Chociaż te teksty biblijne często są takie przerażające, budzące grozę, ale one wynikają z tego, że. Bóg się o nas troszczy i nie chce, abyśmy popadali w grzech, dlatego mówi, stop, zatrzymaj się, to prowadzi do zła. Nie chcę, abyś tam wkraczał. Duchu Święty wzywamy Ciebie zawsze w naszych rozważaniach, i dzisiaj również błagamy Ciebie, prosimy Ciebie, abyś przyszedł i czynił nasze serca wrażliwe na? Także zło, tak abyśmy nie wchodzili w to zło i już w zalążku mówili nie. Stop. Chcemy w zalążku mówić stop. Chcemy już na początku mówić stop, złu. Ucz nas tego duchu święty, bo świat będzie nas nęcił, abyśmy szli jednak za złem. Ty jesteś święty, ty jesteś prawdą, ty doskonalisz nasze kroczenie. Za Tobą, za Bogiem. Dlatego Duchu Święty, przyjdź i pomóż szczególnie tym osobom, które może pozostawiały sobie jakieś odchylone furtki w życiu i chcą, i mówią sobie: A tu jeszcze zerknę, a tu jeszcze wejdę. Naucz te osoby mówić nie. I wiemy, że właśnie to mówienie nie jest łaską, która pochodzi od Ciebie. Udzielaj nam tej łaski. Amen. Dziękuję Wam. Do zobaczenia w naszych kolejnych rozważaniach. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia. Zatrzymajcie się w ciszy nad tym słowem. Z Panem Bogiem.